31 stycznia w poniedziałek, można by powiedzieć, przeminęło z wiatrem, ponieważ 30 jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej o Pomocy odbył się wczoraj w bardzo trudnych warunkach pogodowych i towarzyszyła mu wichura. Ale WOŚP nie przemija, bo wszystkie zebrane pieniądze zostają z nami i służą nami, naszym dzieciom, przez długie lata. A w Opolu w tym roku zebrano 265 tysięcy złotych do puszek, z Allegro jest już 55 tysięcy, z Eskarbonki 59 tysięcy, łącznie 376 tysięcy złotych. I to nie wszystko, ponieważ licytacje na Allegro dalej trwają, potrwają do 14 lutego. W tym tygodniu jeszcze wzrośnie ta kwota, ponieważ opolskie firmy rozliczą się ze swoich stacjonarnych skarbonek. A tak naprawdę wczorajsza edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się jubileuszowo, chyba w najtrudniejszych od 30 lat warunkach pogodowych, udowodniła jedno, że WOŚP będzie grał do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej.